Złom dobry wszystkim, 5.23, 17 sobota. Wyjechałem dzisiaj wcześniej na cieszyński objazd śmietników, czyli coś omegą, ale w omedze urwał się tłumik, no i rura się zerwała i waliła mi o podłoże i musiałem się przesiąść do dużego auta. Tutaj mam złom z wczoraj od Przemka i tutaj z rzeki, tu takie śmieci i jedziemy na żywo. Tutaj pierwszy paśnik na Bobrku. Niestety zamknięty, a tam brodzik jest. No, brodzik chyba metalowy. Bardzo szkoda, że zamknięty, bo właśnie brodzik. Brodzik, dobra. Moi drodzy, zawodowo się nie załamuje. Omega się naprawi, tłumik się zrobi. A my jedziemy na cieszyński objazd śmietników numer 19. Muszę zrobić, tam są puszki, dać te puszki do kosza, a tam śmieci. Dobra, jedziemy, zaczynamy od tego Bobrka, zobaczymy co będzie, pauza. Następny paśnik, zobaczymy co się kryje, czy otwarty. Dzisiaj jak się uda, to pojadę na magnes neodymowy, do Goczałkowic. No następnie zamknięty, a tam plastikowe rzeczy raczej. Więc jedziemy tam do następnego paśnika na magnes neodymowy do Goczałkowic, właśnie z kolegą, z którym byłem wczoraj na magnesie, z Przemkiem, i tam spotkamy się z wirtuozami magnesu, innymi jeszcze, że jak nazbieram troszkę tego złomu dzisiaj i sprzedam na skupie, to kupię paliwo kupię, jak sprzedam złom na skupie, to paliwo kupię i pojedziemy. O, otwarty, ten otwarty, proszę bardzo. Co z tego, że otwarty, jak... O, telewizor, obejrzymy. Co tam w telewizji? O, telewizor to nie będę brał, bo tam... plastiku nie biorę, ani szkła za dużo. Ale może obok telewizora coś się jeszcze zdarzy. O. No nic, sam telewizor. I tu, ho, ho, ho. Już ktoś go rozpracował. Moi drodzy. Rozpracował telewizor, drzwi nie zamknął po sobie, ale ja zamknę. Jak na razie słabo, jak widzicie. Dobra, popatrzymy tutaj. Po weekendzie coś będzie, nie? Będzie po weekendzie. Kartony. Tam coś jest, puszki. O, chyba puszki prawdopodobnie. Dobrze, że to kopłem, bo to chyba są puszki. Tak jest, tak jest. Worek puszek, ja brać muszę. Moi drodzy, worek puszek. Damy tam. Jakiś mały sukces jest. Kawka tam. Zaraz kawki, łyki, jadę dalej. Pauza. Dobrze, łyki, kawki wzięte, a my jesteśmy pod tym paśnikiem, gdzie często zamknięte. Ale zobaczymy co tym razem, może otwarte będzie. Kartonowo. Jest tu dość kartonowo dzisiaj. Same kartony. O, otwarty. Pieczywo. Farby. Złomik dla zawodowego malutki. Jest złomik. No i ta nasza zjeżdżalnia, którą pewnego dnia zabiorę stąd. Dzisiaj nie będę się tłukł rano, bo jest rano, ludzie śpią. Ale spotkam tu tego pana, który tutaj jest takim administratorem tych paśników, to wtedy z nim pogadam, co z tą zjeżdżalnią, czy ją można zabrać, czy ona jest tutaj i czeka na lepsze czasy. Złomik do złomika. Jedziemy dalej. Ten, co zawsze jest zamknięty, nie będę obadać, może kiedyś będzie otwarty, może kiedyś trafię na taki dzień, że będzie otwarty ten paśnik i będzie zasobny. I wtedy coś zbiorę z niego. No oczywiście, oczywiście, tego zamykają. On jest pilnie strzeżony, ten śmietnik, chyba raz tylko był czynny, czy dwa razy. Także Omega sobie kupiłem, wiecie o tym. Dzisiaj wyjechałem na poranny coś, no i tłumik
przerwał się, bo tam już coś głośny, ten tłumik był głośny i przerwał się i... No i upadł na asfalt i po asfalcie robił tak i musiałem go na sznurki jakieś podwiązać i przyjechać do domu i wziąć inne auto. To większe, które nie zawodzi. Ktoś tam idzie, nie wiem, ludzie 5:20 łażą po osiedlu. Pauza może. Powiem wam, że jest spory ruch na tym osiedlu. 5:30 w sobotę. Ludzie spać nie mogą, chyba z ciepła. Co my tu mamy? O, jakieś ciężary. Ja to nie. O, jest metalowego, coś dla zawodowego. Jest, jest. O, nawet sporo. Sporo różnych elementów, proszę bardzo. To nie, ale to tak. Te plastiki. Spauzuję te plastiki, tu zostawię, co? A tutaj nic takiego. Dobra, pauza. Tak, byłem tam w śmietniku, plastiki oddzielałem, jakaś pani weszła. Normalnie ruch niesamowity jest tu, soboty rano. Telewizor następny. Ale ten telewizor już wcześniej tutaj był. Rozebrany. Dywanik i palik. Drewniany. Nic poza tym. Nie wiem, jedziemy. Jedziemy za miasto, tam takie dwa śmietniki są, więc pojedziemy zobaczyć, co na nich. Na parkingu zawodowego te puszki wsadzimy do tego śmietnika naszego puszkowego. Pauza. Za miastem jesteśmy. Zajrzymy, co tam w śmietniku. Ciekawego, bo coś chyba jest tym razem. Co tam w paśniku? Kartony chyba. Karton. Krzesełko komputerowe. Tak, to jest plastik, to nie biorę. Tam tylko kawałek rurki. O, jest. To ja rozumiem, ale ciężki rowerek. Warto było tu przyjechać. Opa. Rowerek jedzie z nami. Słoiki zostawiamy. Fajne. Fajne gadżety. Tą deskę też zabiorę oczywiście. No, ktoś tu kupował sprzęt nowy. Chyba telewizorek taki mały. Wykupowany. A tu muszę poodkręcać, dobra. A właściwie to nie. To co metalowe, to jeszcze metalowe. Nie, plastikowe. Coraz więcej plastiku robią, moi drodzy. Obierzemy, tam na dół jedziemy, tam jest drugi. A, coś się zbiera. Rower pójdzie w całości na złom. Trochę waży. Zamykamy. Jedziemy tam niżej. Tam jest drugi śmietnik, zobaczymy co tam w nim ciekawego. W tym paśniku nic ciekawego chyba. Do zawodowego, nie. Wzięte było ostatnio chyba. No nic, bywa i tak, że nic nie ma. Że nie ma nic, bywa i tak. Dobra, spadamy. Tutaj wjeżdżałem pod górkę, goniłem dwa zające, tam one są. A, nie wiem czy to widać koło drzewa, tam chyba jeden jest. Goniły zające jak po łące. A my tu mamy co? Deska. Coś tu było chyba i znikło. No nic nie ma, moi drodzy. Witajcie. Ponownie witam was. No coś numer... Nie wiem, który numer, moi drodzy, już zapomniałem. Chyba 19.
Cieszyński objazd śmietników numer 19. Moi drodzy, nic ciekawego przy tym paśniku. 19? Już sam nie wiem. Jedziemy dalej. Kolejny. Widzę, że chyba pusty. Pusty paśnik. Sorry, że trzasnąłem drzwiami niechcący. Zapomniałem się, że jest rano i ludzie jeszcze śpią sobie. Weekend mają, wolne, sobota. Śpią, wypoczywają. Tu były meble dużo wzięte. Zostało. A tutaj ciemność. Obuwie. Nic metalowego dla zawodowego, niestety. Tam niżej jest jeszcze jeden śmietnik, więc podjedziemy tam niżej. I potem chyba za miasto. Nie będę dzisiaj dużo jeździł, bo mam mało paliwa. Chcę ten złom sprzedać, jak tylko otworzą skup. Sprzedać go i oprócz tych puszek, nie? I na paliwo do Czałkowic dzisiaj się wybieram. Pas mi się poluźnił trochę. A potem. Tutaj chyba blok budują. Będziemy obserwować. Pauza. Zamiast tej Omegi, co kupiłem, to mogłem sobie kupić takie auto, jak to stoi. B4. Miałem kiedyś taką B4 w takim kolorze. Więc to jest diesel, ciekawe chyba. Identyczną, tylko że w lepszym stanie miałem. Jest to samochód super dobry. Z silnikiem 1.9, to był diesel bardzo dobry. Stary, ale jary. Była taka też czwórka do kupienia. O, jakieś ciężkie, betonowe. Za 2000, ale jakoś tak mówię, a na gaz, muszę mieć na gaz. No i kupiłem tą Omegę na gaz. Fajna jest, bo ma gaz stack, instalacja stack dobrej firmy. Jest stare auto, ale tam właśnie tłumik mi się przerwał dzisiaj rano i moi drodzy, będę musiał... Co to jest? Nie wiadomo, lekkie, niemetalowe. Będę musiał ten tłumik na razie tak na sztukę zrobić, żeby koszta ograniczyć, czyli rurkę tam wstawię. Tam dzisiaj urwał ten tłumik, przerdzewiał, to wstawię taką wkładkę do środka z rurki, węższej troszeczkę i na razie będzie trzymać, no. Ale kiedyś sobie kupię taką B4 jeszcze. To są fajne samochody, fajne, naprawdę. Takich się już nie produkuje. Pauza. No moi drodzy, przedostatni śmietnik w dzisiejszym objeździe, cieszyńskim objeździe śmietników, przedostatni, bo mało paliwa. Muszę czekać, aż otworzą kantor wymiany walut, czyli skup. I to, co mam na pasie sprzedać. Nie spodziewam się tutaj dobroci, bo mijałem konkurencję po drodze, jak tu jechałem. Chociaż... Coś jest. Takie auto, wiecie, rozpoznaje się te auta, niektóre, które się widzi tu i tam czasami. Więc miałem takie jedno auto, ale może nie jechał stąd, tylko gdzieś zinąd. I to był przedostatni śmietnik, jedziemy na ten taki, wiecie, który jest zawsze otwarty i przychylny zawodowemu. Zawsze ma coś w ofercie. A tu schną moje gumowce po wczorajszej bobrówce, ale jeszcze trochę bobrówki w nich jest. Więc wylejemy z jednego. Wylejemy z drugiego. No i trzeba będzie sprzedać to, co mamy. Przygotować auto do wyjazdu z Przemkiem. A tymczasem jedziemy na ostatni już paśnik, moi drodzy. Pauza. No chyba dzisiaj pech, bo czyszczone widać, ładnie posprzątane w paśniku. Zobaczymy co tam, może coś się trafi zawodowemu. Ach, znowu te drzwi, sorry. Ładnie posprzątane, a szkoda tu śmieci rzucać, nie? Jakaś odzież jest. Czasami warto zajrzeć do kontenerka. Raz zajrzałem, to brodzik wyciągnąłem cały, więc zaglądam do kontenerków. Chociaż wy tego nie widzicie, bo to ciemność panuje. Ale tu było takie meblowisko ostatnio, pamiętacie? Nie byłem tu, byłem tu ostatnio. A tu mamy dwa dywany, zestaw farb. I to wszystko. Że dzisiaj
ten śmietnik zawodowemu nic nie przygotował, ale to dlatego, że właśnie był sprzątany. Też ma prawo. Zawiść. A tutaj jakieś takie o porządeczek, bardzo ładnie. Proszę bardzo, ale nic z tego dla mnie nie ma. Ani puszeczki. No trudno. Trudno się mówi. Dobrze, jedziemy na parking zawodowego. Zrobimy zakończenie tego cosia. Coś numer 19 zdaje się mi. To co mamy tutaj, to sprzedamy, jak otworzą skup. Na parkingu zawodowego zrobię porządek. Puszki rzucę do puszkomatu. Puszkomat? Puszkomat może. Opukam trochę ten złom z rzeki, z bobrówki. Siekierką z tej rdzy. No i pojadę sprzedać. Może będzie osobny filmik ze sprzedaży. Takie podsumowanie. Cosia, co myślicie? Jedziemy, cofamy i jedziemy na parking zawodowego. Na pożegnanie zrobić tam. Na razie. Trochę ta czapka zapocona, co? Wczoraj w niej chodziłem. W rzece się pociłem. Otworzę sobie szybkę, bo jest ciepło. Ale był przewiew. I kończymy dzisiejszego, moi drodzy, cosia, czyli cieszyński objazd śmietników numer 19. Co było? Takie coś. Bardzo, bardzo lekkie. Worek puszek ten zielony. Rowerek, nogi od deski do prasowania. No i to wszystko, bo był bardzo, bardzo krótki odcinek dzisiaj, bardzo, tak wiecie, szybki, bo zawodowy mało paliwa ma. I aha, to jeszcze było grill i taka tacka, coś tam wpadło. Puszki od Przemka są tam, piec od Przemka, to od Przemka, to. Pojedziemy na skup, sprzedamy to wszystko, zobaczymy. Puszki zostaną, puszki będą wyciągane, gdy będzie pełno już tutaj, w puszkomacie. Także tyle, moi drodzy, dziękuję, że byliście ze mną. Nie wiem, co wam powiedzieć, no. Pochmurno dzisiaj w Cieszynie, nie wiem, która godzina rano jest. Teraz sobie to będę opukiwał, tutaj gdzieś wezmę siekierkę i będę opukiwał te złomy z rzeki. No i czekał cierpliwie, aż otworzą skup, nie? Także miłego weekendu dla was, miłej soboty. Wypoczywajcie. Wychodźcie na świeże powietrze, ruch, aktywność. A tu co? Za śmieci zostawione. Ktoś zostawił śmieci. Ładnie. No i życzę wam wszystkiego dobrego. Jak się podobało, to łapka w górę. Jak się nie podobało, to też łapka w górę. Subskrybujcie kanał zawodowy Zbieracz Złomu. Oglądajcie reklamy. Umieszczam linki pod filmami do różnych produktów. Można sobie zajrzeć, można sobie zakupić cokolwiek. Ja oczywiście mam z tego jakiś profit, także no bo wiecie, powiem wam tak nieobłudnie, że ja po prostu prowadzę ten kanał też dla zysku, tak? Żeby mieć jakieś pieniądze z tego. I linki pod filmami właśnie też zarabiają na mnie. Jeżeli ktoś wciśnie link, naciśnie albo wejdzie do sklepu, to mam z tego jakiś procencik mały. Także praca, nie? To jest normalna praca też. A czy dla niektórych nie? Bo ja wiem, że dla niektórych normalna praca to jest wtedy, jak się łopatą namacha albo gdzieś się po prostu ręcznie zmęczy. Można pracować też głową, nie? Co teraz robię właśnie. A od was zależy, jaka będzie moja wypłata. Wiadomo, że są niektórzy tacy, którzy nie życzą dobrze innemu człowiekowi, nie? Ale są też tacy, będzie pociąg jechał. To pociągiem zakończymy, co? A udało się przejechać, nie? Ja udało się, tak, będziesz pierwszy. Pociągiem zakończymy ładnie. Akcentem kolejowym, pogadanką trochę zawodowego. Wiem, że są tacy, którzy piszą różnym youtuberom: chwyćcie normalnej pracy, czyli do zakładu na 8 godzin. Ale my, tacy jak ja, ludzie właśnie, mnie nudzi praca w zakładzie. Kiedyś pracowałem w zakładzie, powiem wam,
produkowałem jeden ten sam element cały czas. Wiedziałem, że będę go produkował jutro, pojutrze, w przyszłym tygodniu, w przyszłym miesiącu i za pół roku. Ten sam element na obrabiarce CNC. Z nudów można zwariować, powiem wam, przy takiej pracy. No, wolę zbierać złom. Jest ciekawie, jest się w różnych miejscach i wkrótce, przy okazji, zanim czekamy na pociąg, opowiem wam, że wkrótce wyjadę tym autem wyjadę, bo w nim można spać poprzek, na wędrówkę złomiarza. WZ, wędrówka złomiarza, moi drodzy. Jeżeli macie złom, jesteście mieszkańcami niedalekich okolic Cieszyna, możecie zaprosić zawodowego, aby zabrał ten złom. Nagram jakiś filmik przy okazji. Także będę się wybierał w podróż dalszą. Spał w samochodzie, moi drodzy. Mieszkał w nim, w tej kabinie pomarańczowej, a tu będę zbierał i sprzedawał. Taka jest koncepcja. Także Straż Miejska pojechała, ale się nie zatrzymała. I do ważenia, moi drodzy, do ważenia. Jadę do skupu, nagram może krótki filmik, ile było z tego cosia i z tego, co Przemek dał. Czy będzie na paliwo do Goczałkowic, czy nie będzie. Do ważenia, moi drodzy. Miłego weekendu dla was.